Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Wracamy do naszej rozmowy. Wracamy do tych osób, które z różnych powodów, bo to oczywiście nie jest tak, że tutaj wszyscy mieli dokładnie te same intencje, co Jan Paweł II, ale uczestniczyli w tym procesie kończenia komunizmu, kończenia życia komunizmu. Padło tutaj już nazwisko Ronalda Reagana, który zaczął traktować Związek Sowiecki jako imperium zła, i z drugiej strony trudno nie wspomnieć Margaret Thatcher, która też dość mocno przyczyniła się do tego wspólnego frontu. A może właśnie, na ile to był wspólny front, a na ile to była koalicja przypadkowa Ronalda Reagana, prezydenta, premiera i papieża, jak głosi tytuł książki poświęconej temu tematowi. Bardzo ciekawa książka rzeczywiście, która pokazuje, że nie do końca była to koalicja przypadkowa. Oczywiście mieliśmy dużo szczęścia, my jako obywatele krajów de facto zniewolonych, krajów bloku sowieckiego, że jakby zbiegły się te trzy etapy życia i kariery politycznej Margaret Thatcher, Ronalda Reagana oraz objęcie przez Jana Pawła II stolicy Piotrowej. Dlatego, że były to osoby, ja bym tutaj wskazał na dwa elementy. Trzy osoby o wielkiej charyzmie, ogromnej charyzmie, które były w stanie porwać za sobą tłumy i były w stanie używać przekonujących argumentów, pokazując, broniąc własnych tez i własnej wizji świata. A drugi element to taki, że i Jan Paweł II, i Margaret Thatcher, i Ronald Reagan nazywali rzeczy po imieniu. To, czego czasami nam dzisiaj brakuje, nie jesteśmy w stanie nazwać czegoś złem, a czegoś dobrym, czegoś czarnym, a czegoś białym. Zawsze mamy z tym problem, zawsze szukamy szarości. A wtedy Ronald Reagan, kiedy mówił o imperium zła, nie szukał szarości. Powiedział o imperium zła. Nie powiedział o kraju, który zmierza do demokracji, ale ma z tym pewne problemy. O kraju, którym wprawdzie nie ma wolności słowa, no ale też nie morduje się dziennikarzy na ulicach. Nie miał tego typu wątpliwości, które mieli między innymi wspomniani też tutaj politycy, niektórzy politycy Europy Zachodniej, głównie politycy socjaldemokratyczni, którzy zawsze poszukiwali tych dobrych stron komunizmu. Ileż to razy słyszeliśmy o tym, że komunizm został właśnie stworzony dla człowieka, że był u swoich podstaw systemem dobrym, słusznym i sprawiedliwym, tylko został wypaczony. Prawda? Natomiast nazizm, w przeciwieństwie do stalinizmu czy komunizmu, był od początku systemem skierowanym przeciwko człowiekowi. Ileż to takich argumentów słyszeliśmy właśnie po to, żeby wykopać ten rów między nazizmem i stalinizmem. Ale to mówienie prawdy przez Ronalda Reagana, czy nazywanie rzeczy po imieniu, no, pomijam Stany Zjednoczone, w których środowiska intelektualne czy media bardzo go za to nie lubiły, tak bym powiedział. Wrócić do tych zapisków, to chyba nawet o Bushu się tak źle nie mówiło, jak się mówiło o Ronaldzie Reaganie. Nie porównując tych dwóch postaci, bo kaliber jest jednak odmienny. Natomiast kiedy Ronald Reagan przyjeżdżał do Europy, to było jeszcze gorzej, można powiedzieć. To znaczy, wizyty Busha jednak nie wypędzały aż tak bardzo ludzi na ulicę, jak wypędzały wizyty Ronalda Reagana. Na przykład w Niemczech. Bo ludzie doszli do przekonania, czy też zostali przekonani, też po części przez taką, a nie inną działalność, powiedzielibyśmy dzisiaj, PR-owską Związku Sowieckiego, że to Reagan właśnie stanowi największe zagrożenie dla świata, ponieważ jest kowbojem, który w każdej chwili może nacisnąć na spust swojego rewolweru, w każdej chwili może wywołać trzecią wojnę światową. I rzeczywiście, szczególnie na początku lat 80., kiedy w Związku Sowieckim, jak pamiętamy, umarł Breżniew, potem nastąpiła era Andropowa, potem przyszedł Czernienko. Obaj panowie też długo nie zabawili. Nie młodzi. Nie byli młodzi i długo nie zabawili na Kremlu. Potem dopiero przyszedł czas Gorbaczowa. To był okres ogromnego napięcia i rzeczywiście ludzie bali się zagłady nuklearnej. Rzeczywiście ludzie bali się atomowego Armagedonu w Europie Zachodniej. Pamiętam, mówiąc o książkach, już chyba trzecią dzisiaj wspominamy, została wydana książka niedawno, esejów dotyczących okresu
zimnej wojny. Jeden z nich dotyczy właśnie 83 roku, kiedy i w Europie Zachodniej, ale też w Stanach Zjednoczonych zapanował rzeczywiście ogromny i autentyczny strach przed, nuklearną potyczką dwóch mocarstw. Wtedy to także na początku lat 80. myślę, że nieco starsi słuchacze będą pamiętali taki film Nazajutrz, film z Jasonem Coburnem, gdzie scenariusz opisywał nuklearny atak Związku Sowieckiego na Kansas City. Ja oglądałem jako nastolatek ten film, bo on został w polskiej telewizji publicznej pokazany. Jako nastolatek oglądałem ten film z ogromnym przejęciem i do dziś mam przed oczami obrazy tego, tych wybuchających grzybów atomowych. I domyślam się też, jakie wrażenie robiły takie obrazki właśnie na ludziach w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Przełom lat 70. i 80. to jest też moment, kiedy Amerykanie chcieli instalować swoje rakiety Pershingi i Cruzy w Europie Zachodniej, co także spotkało się z ogromnym sprzeciwem społeczeństw, między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie przez wiele miesięcy na przykład protestowano, utworzono łańcuch ludzki, protestowano przeciwko instalowaniu tych pocisków w jednej z baz RAF-u, brytyjskich sił lotniczych. Także naprawdę ludzie szczerze wierzyli, że Reagan i jego polityka mogą naprawdę doprowadzić światowej katastrofy. A Sowieci wykorzystywali te nastroje i jeszcze bardziej je podjudzali. A co poza antykomunizmem? Bo to niewątpliwie łączyło papieża, premiera, panią premier i prezydenta, czyli Jana Pawła II, Ronalda Reagana i Margaret Thatcher. Co poza tym ich łączyło? Czy można powiedzieć, że jakieś elementy ich metapolityki, takiego myślenia metapolitycznego były im poza antykomunizmem? Definicja wolności. Trudno nazwać papieża Jana Pawła II zwolennikiem kapitalizmu, laissez-faireistą i wielkim miłośnikiem wolnego rynku. No to jakim niewątpliwie była Margaret Thatcher na przykład. Jakim czy była Ronald Reagan. Ale w tym kontekście jakby wolny rynek i postrzeganie tego, jak powinien funkcjonować kapitalizm, jest tylko tłem dla takiej, a nie innej wizji czy definicji wolności, którą podzielali Margaret Thatcher, Ronald Reagan i Jan Paweł II. Bo to Ronald Reagan i Margaret Thatcher, mówiąc o wolności, mówili właśnie o wolnych ludziach, którzy między innymi mogą także podejmować wolną, nieskrępowaną działalność gospodarczą. Postrzegali ograniczenie wolności przez państwo i działalność państwa jako jedno z największych zagrożeń dla cywilizacji. Podobnie było w przypadku Jana Pawła II. Związek Sowiecki był najlepszym, czy też najgorszym przykładem tego, jak państwo ogranicza wolność poprzez ingerowanie w życie prywatne, ekonomiczne, społeczne. I myślę, że to też był element, który łączył te trzy postaci. Definicja wolności i świadomość, że zbyt daleko idąca ingerencja państwa, mniej czy bardziej totalitarnego, w życie obywateli jest ogromnym zagrożeniem. Religia? Oczywiście różni się wyznaniowo, tak, bo Ronald Reagan był nieszczególnie praktykującym, ale oczywiście rozwodnikiem zresztą. To chyba pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który był rozwodnikiem. Margaret Thatcher miała stosunek do religii niezbyt gorący. Umiarkowanie, tak. Umiarkowany. Ale mieli ogromny szacunek dla wiary, dla religii, dla wiary katolickiej także, dla Jana Pawła II jako przywódcy Kościoła rzymskokatolickiego. I też mieli ogromny szacunek dla roli wiary i przekonań religijnych właśnie w kultywowaniu zdrowych, normalnych społeczeństw. Oni sobie doskonale zdawali sprawę z tego, że jakiekolwiek ograniczenie wolności religijnej jest równie dużym zagrożeniem jak ograniczenie wolności ekonomicznej właśnie. Ta wolność powraca, bo myślę, że to jest jeden z tych elementów, który najbardziej widać i w przemówieniach Ronalda Reagana,
i w działalności Margaret Thatcher, i też w encyklikach i w homiliach Jana Pawła II. Mieliśmy dużo myśli. Jak wyglądały relacje tych państw? Często propaganda komunistyczna, ale nie tylko propaganda, także coraz częściej się o tym mówi, historycy coraz częściej o tym mówią, że Jan Paweł II miał ogromną wiedzę o tym, co się dzieje i w Polsce, ale także w Związku Sowieckim. Między innymi dzięki informacjom, jakie otrzymywał on albo jego bliscy współpracownicy ze źródeł amerykańskich czy brytyjskich. Nie odpowiem wiarygodnie na to pytanie, ponieważ... Nikt nie jest do końca wiarygodny. Nikt nie jest do końca pewien, jak... Amerykanie dzisiaj, ale w przeszłości również, bardzo dbają o to, żeby żadne informacje wywiadowcze zbierane przez ich agentów nie przedostawały się czy do innych wywiadów, czy do wiadomości publicznej. Mają rzeczywiście obsesję na tym punkcie. Właściwie tylko i wyłącznie Brytyjczycy mogą liczyć na to, że w przypadku operacji militarnych, czy w przypadku operacji wywiadowczych, tylko i wyłącznie Brytyjczycy są karmieni informacjami zdobywanymi przez CIA. Nawet w przypadku Izraela, już nie wspominając o takich krajach jak Polska, która uchodzi za wielkiego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie, nie do pomyślenia jest, żeby wywiad amerykański dzielił się z nami swoimi informacjami. Jest na przykład wielki problem, czy to w Afganistanie, czy w innych zapalnych miejscach świata, z dzieleniem się taką banalną rzeczą, jak zdjęcia satelitarne. Amerykanie bardzo niechętnie to robią. Natomiast ja myślę, że nawet chyba papież nie potrzebował aż tak bardzo pomocy, czy to wywiadu amerykańskiego, czy wywiadu brytyjskiego, żeby wiedzieć dokładnie, co się dzieje w Polsce. No, w Polsce nie musi. Zrozumiałych względów, ale myślę, że też, że kontakty choćby polskiej opozycji, z którą papież miał bardzo ścisłe związki, kontakty polskiej opozycji z rosyjską opozycją pozwalały na takie właśnie bardzo szerokie spojrzenie i na to, że papież wiedział doskonale, co się dzieje w całym regionie, w całym bloku sowieckim. Ale ja możemy mówić o tym, że to była współpraca między tymi trzema osobami, a na ile to po prostu była sytuacja, która... Na ile to była świadomy plan, projekt współpracy, a na ile to po prostu była współpraca, którą generowała sytuacja. Wydaje mi się, że tę współpracę generowały okoliczności przede wszystkim. Mm-hmm. Nie było przecież narad wspólnych ministrów, Znaczy, gdyby były, to już by na pewno trafiły do Związku Sowieckiego, bo wywiad rzeczywiście działał znakomicie. Takich narad nie było, aczkolwiek kontaktowali się oczywiście urzędnicy niższego szczebla, ale nie po to, żeby koordynować swoje akcje. Ja myślę, że jakoś intuicyjnie każda z tych postaci, mówiąc językiem dziennikarskim, zajęła się swoją działką. Jeden fakt przypominany przez autorów najróżniejszych książek o historii zimnej wojny, jeden fakt trochę zapomniany dzisiaj, kiedy to wysłannik Ronalda Reagana, ówczesny szef CIA William Casey, podróżował bardzo często na Bliski Wschód i spotykał się z królem Arabii Saudyjskiej po to, żeby go przekonać, żeby ten zwiększył wydobycie ropy naftowej. Po co? Po to, żeby cena ropy naftowej gwałtownie spadła. Kiedy cena ropy naftowej gwałtownie spadła, wtedy Rosjanie otrzymywali dużo mniej pieniędzy z eksportu swojej ropy naftowej. I tak naprawdę ta decyzja, jeśli dobrze pamiętam, z 1986 roku w ogromnej mierze przyczyniła się do upadku Związku Sowieckiego, ponieważ ten strumień pieniędzy dopływający do tej pory do budżetu Związku Sowieckiego nagle się bardzo wyraźnie zmniejszył. Takie pociąganie za sznurki w niektórych miejscach, naciskanie na guziki, jednoczesne niemalże, ale bez koordynacji, było też bardzo charakterystyczną cechą tej niby współpracy, bo przecież nie realnej współpracy. Czyli śpiewali jak w chórze, chociaż nie tak, było dyrygenta. Nie było dyrygenta. Marek Magierowski, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita, jest naszym gościem. Zostańcie państwo z nami. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.